Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku CNN. Po zeszłotygodniowej przerwie oczywiście wracamy i w każdą niedzielę zapraszam na niedzielne kazanko do okienka. Zacznijmy oczywiście, tak jak zawsze, od Ewangelii, którą dzisiaj czytamy w liturgii. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną, nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? A o odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma każdy dzień swojej biedy. Moi drodzy, pozwólcie, że dzisiaj punktem wyjścia, pewnego rodzaju trampoliną do tego mojego gadania, a waszego słuchania, będzie pewna historia, na szczęście już nieaktualna, ale która pokazuje, jak bardzo potrafimy czasem popsuć Słowo Boże. Otóż mówię, że kiedyś pewien ksiądz głosił kazanie właśnie do tej Ewangelii i skoncentrował się w tym kazaniu na słówku zbytnio. Dlatego, że Pan Jezus mówi, nie troszcie się zbytnio o to, co macie jeść, czym macie się przyodziewać, co będziecie pić, gdzie będziecie mieszkać i tak dalej. I tenże kaznodzieja, porwany, jak się wydawało, Duchem Bożym, co się potem okazało trochę nieprawdą, skoncentrował się na tym słówku zbytnio. Czyli mówił, że generalnie oczywiście Pan Jezus mówi, że mamy się troszczyć, tylko żebyśmy nie troszczyli się zbytnio. Czyli chodzi o właściwy, zdroworozsądkowy umiar. I podobno miała do niego podejść potem nieżyjąca już pani, jak się potem okazało, naprawdę bardzo słynna i wybitna biblistka. Wiemy dzisiaj, że nazywała się Anna Świderkówna. Ksiądz tego wtedy nie wiedział. Podeszła i powiedziała, proszę księdza, to półgodzinne kazanie było naprawdę niezwykłe, tylko niestety całe nieprawdziwe, dlatego że w Ewangelii nie ma słowa zbytnio. Moi drodzy, tę Ewangelię chyba do zeszłego roku zawsze czytaliśmy w tym złym tłumaczeniu. Nie wiem dlaczego jakiś tam dziwny tłumacz dopisał do słów Pana Jezusa słówko zbytnio. Jakoś mu nie przeszło przez głowę i przez serce, że Pan Jezus mógłby powiedzieć: w ogóle się nie martwcie o to, co macie jeść, co macie pić, czym się macie przyodziewać. Jakoś mu to brzmiało tak niewspółcześnie, nieracjonalnie, więc dopisał słówko zbytnio, czyli żebyśmy się zbytnio nie martwili. Jak zauważyliście, ja też byłem dosyć zaskoczony, kiedy sobie dzisiaj to czytanie czytałem, wreszcie ktoś to słowo wykreślił. Otóż moi drodzy, dlaczego o tym mówię, bo to oczywiście jakaś taka pierdołka tylko, aczkolwiek się okazuje do tej Ewangelii, bardzo ważna. Dlatego, że kiedy sobie o tym myślę, a od tego zacząłem myślenie o tej Ewangelii dzisiejszej, to właśnie brak tego słówka zbytnio, czyli pewien totalizm mówienia Pana Jezusa, jest kluczem, który otwiera tę Ewangelię. Zresztą nie tylko tę Ewangelię, myślę, że w ogóle bycie z Jezusem jest otwierane właśnie tym kluczem. Pewien totalizm, a wręcz bym powiedział totalitaryzm. Ale zaraz wam o tym oczywiście opowiem. Od czego się ta opowieść zaczyna? Nie możecie służyć dwom panom. Jak się zajrzy do tekstu oryginalnego, jest tam dużo, dużo bardziej nieprzyjemnie. Dlatego, że Jezus tam mówi, w sensie Ewangelia podaje po grecku, że zostało powiedziane, że Jezus mówi, nie możecie być niewolnikami dwóch panów.
Służyć to jest oczywiście ostre słowo, ale być zniewolonym, być niewolnikiem kogoś, to jest dużo, dużo gorzej. Jezus mówi, nie możesz być niewolnikiem jednego albo drugiego, musisz być niewolnikiem jednego. Kochani, jaki jest wybór? Jaki mamy wybór, jeżeli chodzi o te różnego rodzaju niewolę? Mogłoby się wydawać, że Pan Jezus mówi o sobie i o pieniądzach. No bo mówi, nie możecie służyć, czyli być niewolnikami Boga albo mamony. Otóż, moi drodzy, nie. Ta mamona oczywiście to jest tylko zakamuflowany pewien obraz tak naprawdę nas samych. Mam takie przekonanie, jak się czyta tę Ewangelię dalej, myślę, że też to uchwyciliście już, że Pan Jezus mówi, nie możecie służyć dwom Panom, mnie, czyli Bogu, albo sobie. No bo czym wszystkim są te rzeczy, o których Pan Jezus mówi, kiedy powiedział o tej mamonie? No mówił o jedzeniu, o piciu, o ubieraniu się, o mieszkaniu, czyli uwaga, o takich normalnych strachach, normalnych poczuciach bezpieczeństwa, które mamy. Czyli my wszyscy jesteśmy przekonani, że jakoś musimy się zatroszczyć o siebie. I wiemy doskonale, że to nie pieniądze nam dadzą to zatroszczenie, chociaż oczywiście one są środkiem. Ale cała rzecz w tej Ewangelii polega na tym, że my upatrujemy to zabezpieczenie, upatrujemy ten moment takiego poczucia, że no właśnie, jestem w bezpiecznym miejscu, nic mi nie grozi, mam to, co mi potrzebne, w sobie samych. Czyli Jezus mówi, dlaczego wy się troszczycie? Czemu wy to robicie? Czemu wy jesteście tym kimś, kto ma zapewniać sobie podstawowe rzeczy potrzebne do życia? No i mogłoby się wydawać, Panie Jezu, no a kto jak nie ja? Przecież ja muszę sobie zapewnić podstawowe rzeczy do życia. Muszę chodzić do roboty, muszę się żywić, muszę się ubierać, muszę mieć dach nad głową i tak dalej. A Pan Jezus mówi, a widzieliście ptaki, widzieliście lilie, widzieliście cały świat? Mówi, cały świat poza wami, uwaga, cały świat poza wami doskonale wie, że Pan Bóg jest dostawcą tego wszystkiego. Kochani, o co mi tutaj chodzi? Czemu ja gadam te takie dziwne rzeczy? Moi drodzy, kluczem dla mnie tej Ewangelii jest bardzo niefajne słowo niewolnictwo. Jest bardzo niefajne słowo bycie niewolnikiem kogoś. I chciałbym was dzisiaj w tym kazaniu najserdeczniej, najgoręcej, z całą powagą i bez żartów zaprosić, żebyśmy zostali niewolnikami. Jezus mówi, masz być niewolnikiem i możesz być niewolnikiem jednego z dwóch panów. Albo jesteś niewolnikiem Boga, czyli mnie, o tym wam zaraz opowiem, albo jesteś niewolnikiem siebie, czyli ty sam jesteś prowajderem, w sensie ty sam sobie dostarczasz wszystko, co ci jest potrzebne do życia. Co z tego wychodzi? Myślę, że nie muszę wam mówić. No spójrzcie, jak wygląda ten świat, który sam się o siebie próbuje zatroszczyć. Spójrzcie, jak wygląda nasze życie, gdzie my sami się próbujemy o siebie zatroszczyć. No i jakoś, kurczę, większość z nas żyje w totalnym smutku, nieszczęściu. No nie mówię, że oczywiście wszyscy i zawsze, to jasne, ale ciągle nam się to przydarza. Otóż, kochani, co to znaczy być niewolnikiem? Weźmy, że tak powiem, najradykalniejszą wersję takiego niewolnictwa, bo ja wiem, że my to mówimy, ale to jest takie duchowe. Nie! Chcę potraktować to na serio. Na czym polegało niewolnictwo? Uwaga, zaraz będzie, że szósta chwali niewolnictwo. Na czym to polegało? No, jest jakiś pan, który w wypadku takiego niewolnictwa ziemskiego, zupełnie oczywiście bezprawnie, bo nie ma do tego żadnego prawa, bierze drugiego człowieka i robi z niego, że tak powiem, totalnie przedmiot swojego działania, chcenia, myślenia i sprawia, że on wszystko musi robić tak, jak Pan chce. Kochani, bycie niewolnikiem totalnym oznacza, że Pan może ze mną zrobić, co tylko mu się podoba. Może mnie traktować świetnie, może mnie traktować nieświetnie. Może mnie kochać, no trudno w ogóle powiedzieć, żeby Pan kochał niewolnika, nie? Ale może mnie, powiedzmy, szanować i lubić i traktować w miarę tak fajnie, z ludzką godnością, a może mną po prostu poniewierać jak przedmiotem. Może mnie sprzedać, może mnie zabić. Nikt mu za to w ogóle nic nie zrobi, bo to jest jego własność, to jest jego przedmiot. Uwaga, kochani, wiem, jak to wszystko brzmi, ale mówię to z zupełną odpowiedzialnością. Właśnie taka powinna być nasza relacja z Panem Bogiem. Właśnie taka. Ja marzę o tym, żeby moje serce kiedyś doszło do czegoś takiego, mam nadzieję, że dojdzie, naprawdę, marzę o tym, żeby doszło do takiego bycia z Panem Bogiem, że będę stawał przed Bogiem i powiem Mu tak. Możesz mnie kochać, możesz mnie nie kochać. Możesz mnie, nie wiem, traktować świetnie, możesz mnie traktować nieświetnie. Możesz mnie sprzedać, możesz mnie zabić, możesz mnie wyrzucić, możesz mnie ozłocić, możesz ze mną zrobić, co tylko chcesz. Dlaczego? Kochani, nie dlatego, że przypuszczałbym, że Pan Bóg mógłby, no właśnie, zabić mnie, sprzedać, wyrzucić, tylko coś innego przypuszczam.
Przypuszczam, że on jest kimś takim, że wszystkie jego decyzje, wszystkie jego działania, wszystko, co on zrobi, jest najlepsze na świecie. I kochani, ktoś, kto uwierzy, że Pan Bóg jest kimś takim, ktoś, kto uwierzy, że Pan Bóg nigdy, ale to przenigdy nie mógłby mu zrobić krzywdy, nigdy, ale to przenigdy, właśnie tak chce traktować Pana Boga, bo wie, że wszystko, co Pan Bóg zdecyduje, wszystko, co Pan Bóg zrobi, będzie zawsze dobre. I ja wiem, że coś się w nas oczywiście bardzo burzy, kiedy słyszymy, mam być jak niewolnik. Przecież tyle się mówi, a już ojciec Szóstak to już w ogóle ciągle mówi, o tym, że mamy być z Bogiem w takiej relacji miłości, intymności i tak dalej. Ale to jest właśnie to, moi drodzy. To jest właśnie taka miłość. Może jeszcze raz, bo ja wiem, że niektórzy już prawdopodobnie macie chęć wyłączyć to wszystko i tego dalej nie słuchać. Kochani, czy Pan Bóg to zrobił, znaczy w sensie, czy Pan Bóg tego od nas wymaga jako taki Pan? Chciałbym zauważyć, że jest dokładnie odwrotnie. On od tego zaczął. On od tego zaczął względem nas. Zobaczcie, że On postawił się przed nami w pozycji niewolnika, czyli w pozycji takiej, że możemy z Nim zrobić, co nam się tylko podoba. Kochani, tak sobie dzisiaj pomyślałem, bo jest niedziela, jest Eucharystia. Jeszcze dzisiaj nie odprawiałem, ale będę dzisiaj odprawiał Eucharystię i wezmę w ręce najświętsze ciało Pana Jezusa, wezmę w ręce kielich z Jego najświętszą krwią. Wy również je przyjmiecie, dostaniecie je, że tak powiem, do rąk. Bez względu na to, w jaki sposób będziecie przyjmować, zawsze możecie wziąć Pana Jezusa w ręce, możecie Go wyjąć z ust. I uwaga, co zrobić? Możecie zrobić z Nim wszystko. Ja dzisiaj, jak będę mszę odprawiał, oczywiście mam nadzieję, że rozumiecie, że tego nie zrobię, tak? Ale dzisiaj, jak będę mszę odprawiał, mogę wziąć najświętszy sakrament po konsekracji, rzucić go na ziemię i mogę go podeptać. Przepraszam, że tak mówię, bo nawet jak to mówię, to już mnie boli, to już mi się serce kraje. Ale uwaga, mogę to zrobić. Mogę dzisiaj położyć hostię na ziemię i mogę ją napluć. Mogę na nią napluć. Przepraszam, że to mówię, ale zobaczcie, to Pan Bóg zrobił. Tak się Pan Bóg oddał w nasze ręce. Pan Bóg stał się nawet nie tylko człowiekiem, tak jak wtedy, kiedy się wcielił, tylko to, co zrobił w Eucharystii, zrobił coś dużo, dużo dalej, bo stał się dosłownie przedmiotem. Czy wy to czaicie? Stał się dosłownie przedmiotem, z którym wszystko można zrobić. Można go kochać, można go wyrzucić, można go podeptać, można go adorować, można go uwielbiać, a można na niego napluć. I uwaga, czy Pan Bóg nagle, jak tylko to zrobimy, zstąpi z nieba i nas zabije, bo to zrobiliśmy? Nie. Pozwoli na to. On pierwszy stał się naszym niewolnikiem i powiedział, tak was kocham, tak strasznie was kocham, że możecie ze mną zrobić, co wam się tylko podoba. Kochani, to jest coś, co w ogóle przekracza wszystkie moje myślenia, to, co Pan Bóg robi. Zawsze, kiedy Go biorę w ręce, to po prostu to mi drży wszystko, bo mam w rękach największą świętość świata, która mówi, zrób ze mną, co tylko ci się będzie podobało, Adaś. Mam nadzieję oczywiście, tak przypuszczam, Pan Bóg mówi, że będziesz mnie kochał i będziesz mnie adorował i będę dla Ciebie największym skarbem. Ale możesz dla mnie zrobić, możesz ze mną zrobić, co tylko chcesz. Kochani, nasza odpowiedź jako bycie niewolnikami Pana Boga właśnie z tego się bierze, że On nas pierwszy tak ukochał. Co to znaczy w konkrecie? W konkrecie to znaczy, że nic nie robię, jeśli Go nie zapytam. Tak jak to jest z Panem i niewolnikiem. Czyli jak chcę podjąć jakąkolwiek decyzję, chcę wykonać jakiekolwiek działanie, to Go pytam. To Go pytam, co On na to? Proszę Pana, czy mnie to wolno zrobić? Ja wiem, jak to brzmi. Ja wiem, że to brzmi strasznie. Ja wiem, że za chwileczkę mi powiecie, ale jak to? Przecież Pan Jezus powiedział, że On przyniósł wolność i że chce nas wyzwolić i chce, żebyśmy w ogóle w duchu działali i że prawo w ogóle już jest nieważne. Tak, to prawda. I właśnie wtedy, kiedy Mu się oddamy w takiej niewoli, kiedy nasze serce się zniewoli Nim, to wtedy właśnie zaczyna, że tak powiem, działać już tylko w miłości. O co mi chodzi, kochani? My jesteśmy starymi ludźmi, jak mówi święty Paweł, czyli mamy grzechowe przyzwyczajenia, egoistyczne myślenie. My jesteśmy swoim własnym panem, tak jak mówi ta Ewangelia. Jesteśmy niewolnikami siebie samych. I wtedy, kiedy się oddamy w tą drugą niewolę, to ta niewola na początku musi nas oczywiście jak batem, jak po prostu rygorem przestawić na inne tory. A kiedy przestawi, to już nie musimy o nic pytać Pana. Właśnie o to chodzi. To niewolnictwo prowadzi do tego, że w pewnym momencie sami natychmiast po prostu wyłuskujemy, czego Pan Bóg chce, czego pragnie, o czym marzy, czego od nas chce. I już nie musimy Go w ogóle pytać, nie musimy szukać przykazań, nie musimy szukać prawa, bo serce nam samo mówi, o co chodzi. Ale żeby takie serce się mogło stać, to się musi oddać w niewolę właśnie Jemu.
Musimy mu pozwolić, żeby on na początku o wszystkim decydował, bo jak sami wiecie, my jesteśmy panami samych siebie. I to, o czym mówi dzisiaj Pan Jezus, to oczywiście nie mówi o tym, żebyśmy głodowali, żebyśmy chodzili goli po ziemi, żebyśmy spali wszyscy na przystankach albo po lasach. Nie o tym mówi. Broń Boże, nie o tym mówi. Tylko mówi, musicie przestawić stery z tego, że wy jesteście swoimi własnymi panami, na to, że ja mam być waszym panem. I właśnie wtedy wasze serca się uwolnią i wtedy one zaczną po prostu nasłuchiwać same tego, czego ja chcę i czego pragnę, a to jest dla was najlepsze. Kochani, taki przykład tylko na koniec jeden, bo on mi doskonale pokazuje, na czym to polega. Najświętsza Maria Panna, zauważcie, bardzo często o niej mówimy, zresztą ona sama mówi, oto ja służebnica pańska, dosłownie, oto ja, tam jest niewolnica pańska, ona mówi o sobie, że jest niewolnicą jego. Jak to u niej wyglądało? Pamiętacie, jak było zwiastowanie? Przyszedł anioł i powiedział jej, słuchaj, twoja krewna Elżbieta jest w ciąży, mimo tam podeszłych lat, tylko tyle. W sensie podał jej informację. Zobaczcie, anioł nie prosił Maryi, żeby cokolwiek zrobiła w związku z tą informacją. On jej tylko mówi o tym, że Elżbieta jest w ciąży. Zauważyliście, że Maria po tej rozmowie natychmiast po prostu wystrzeliła i pobiegła do Elżbiety, żeby jej pomagać. Czy anioł o to prosił? Nie. Ale ona jako niewolnica pańska, w sensie całkowicie podległa jemu, już w ogóle nie potrzebuje żadnych nakazów, wskazówek, nie potrzebuje mówienia, co ma robić, tylko jej serce natychmiast rozpoznaje, czego Pan Bóg od niej chce. Jak tylko usłyszała tę informację, jej serce natychmiast tą informację przetransformowało i przetrawiło na to, aha, czyli muszę iść kochać, przecież tego by chciał ode mnie mój Pan, dlatego że przecież on jemu chodzi tylko o dobro. Kochani, Najświętsza Maria Panna jest najlepszą niewolnicą Pana Boga, która robiła zawsze wszystko to, co on chciał. Nie dlatego, że on jej mówił jakieś nakazy, tylko jej serce po prostu nieustannie funkcjonowało tak jak jego. To jest po prostu tak, jakby serce biło razem z sercem Boga. Czujecie taki ten romantyczny obraz? Mamy takie pragnienia, nie żeby serca razem biły. Równie, w takim samym rytmie. Piękny obraz. Tak właśnie może być, jak staniesz się niewolnikiem Pana Boga. Więc bez względu na to, co mówi zdrowy rozsądek, co mówi współczesne poczucie ludzkiej godności, chciałbym was wszystkich, a szczególnie samego siebie, o mnie tego najbardziej brakuje, zaprosić. Zostańmy niewolnikami Boga. Totalnymi, skrajnymi, całkowicie pozbawionymi wszystkiego, niewolnikami Pana Boga. Wtedy wystrzelimy w naszym człowieczeństwie tak, że to się po prostu w głowie nie mieści. No dobrze, to moi drodzy tyle na dzisiaj. CNN oczywiście, mam nadzieję, już będzie regularnie w każdą niedzielę, w Wielkim Poście oczywiście też. Chociaż w Wielkim Poście wszystkie langustowe rzeczy się trochę zmienią, to wam jeszcze powiem, tam nie wiem kiedy, no jakoś tam przed Wielkim Postem. Będzie trochę inny tryb wielkopostny na langustowych wideach. Aczkolwiek CNN oczywiście będzie. Życzę wam serdecznie najlepszej niedzieli, bądźcie niewolnikami Boga, niech żyje niewolnictwo. Błogosławię, pozdrawiam, ściskam i w ogóle tam te wszystkie sympatyczne oznaki dobrej więzi, również internetowej. Z Bogiem, pa!